Witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny film z serii Okiem na makietę. Na dzisiejszym filmie chciałem Wam zaprezentować model elektrowozu. Model od firmy Pico. Numer katalogowy modelu 96386. Jest to model z epoki czwartej. Bardzo charakterystyczny model, ponieważ jest to model, który składa się z dwóch członów. To jest ET41. Jest on wykonany właśnie na bazie EU07. Dwa elektrowozy połączone w jedno. Tak zwany bolek i lolek. Takie przynajmniej ma powiedzenie u niektórych kolejarzy. Model jest wyposażony w gniazdo dekodera 21-pinowego Plux 22. Planuję dzisiaj zamontować dekoder właśnie dźwiękowy do niego. Model jest bez dekodera, więc planuję dzisiaj zamontować dekoder dźwiękowy od firmy Railbox. Także na dzisiejszym filmie będzie taki krótki unboxing plus właśnie montaż dekodera. Teraz chciałem Wam jeszcze zaprezentować ilostan tej prawdziwej lokomotywy ET41, numer inwentarzowy 166. Zaczęła swoją pracę w 1982 roku i aż do 2022, do września 28, była tutaj cały czas czynna i czeka aktualnie na złomowanie. Z tego, co tutaj doczytałem, czeka na terenie lokomotywowni Rybnik. Ja byłem pod koniec roku, chyba już tej lokomotywy nie widziałem. Może przeoczyłem, a może po prostu już została złomowana. Jak ktoś wie, to proszę o komentarz. Dodatkowo zdjęcie z boku tej lokomotywy. Tutaj właśnie to jest, z tego co kojarzę, chyba właśnie lokomotywownia Rybnik. No i tutaj widać bok tej lokomotywy, zgadza się z tym, co mamy zaprezentowane w modelu, czyli jasny zielony na górze i ciemny zielony na dole. Tak tutaj wygląda, przy czym te kolory oczywiście są już na tyle wyblakłe, że no inaczej troszeczkę wyglądają w modelu, a inaczej w rzeczywistości. No i ta prawdziwa lokomotywa, która tutaj stoi, to jest lokomotywa już z żółtym czołem, czy po wykonaniu chyba któryś tam w przeglądzie rewizyjnym ona została tutaj przemalowana. Tutaj z tego co widzę w 2010 już tutaj ten przód lokomotywy, czoło lokomotywy już jest żółte. Nie wiem, czy to od tego roku, czy jeszcze wcześniejsze lata też już były w takim właśnie malowaniu. No i tutaj no niestety nie znalazłem w internecie w malowaniu właśnie z całym zielonym kolorze. Także pozwoliłem sobie tutaj pokazać tą lokomotywę właśnie w malowaniu z żółtym czołem. I tutaj właśnie ciągnie właśnie wagony, cały taki długi rząd węglarek załadowanych po brzegi. I tutaj inne ujęcie z drugiej strony. Tutaj mamy, z tego co widzę, to jest lokomotywa od strony tego członu z oznaczeniem A, a tutaj mamy od strony, gdzie mamy człon z oznaczeniem B. I tu też są podłączony skład towarowy, też węglarki. No i teraz zapraszam Was na krótki unboxing, montaż dekodera, a później przejazd tego modelu po mojej makiecie. Aktualnie w kadrze widzicie opakowanie z dekoderem dźwiękowym od Railbox RB2300 Plux 22 i opakowanie z modelem elektrowozu, numer katalogowy modelu 96386. Mamy informację, że ma gniazdo Plux 22, lokomotywa elektryczna, towarowa, PKP, epoka czwarta i numer lokomotywy ET41166. Długie takie opakowanie.
nie mieści się całe w kadrze. Ja teraz spróbuję go wypakować. Jeszcze go nie wyciągałem, tego modelu. Także tu muszę go tutaj uwolnić i z jednej, i z drugiej strony, żebym mógł otworzyć pudełko. Jest ok, na razie damy sobie na bok, żeby nie przeszkadzało. No i wyciągamy model. Model bardzo ciasno siedzi. No, chyba gdzieś jeszcze jest. Tak, jeszcze tutaj jest. Jeszcze muszę tutaj uwolnić plastik. Ok. I chyba z drugiej strony udało się. No i teraz spróbujemy otworzyć opakowanie. Jeszcze się trzyma. Widzę, że zaklajstrowany na maksa. Udało się. Udało się otworzyć. Tu mamy taką krótką instrukcję. Pewnie jak postępować z modelem. Jak go rozpakowywać. To możemy odłożyć. Na razie niepotrzebne. Tutaj mamy instrukcje, to samo, podobnie jak w tej skróconej, w jaki sposób połączyć dwa człony ze sobą. No i jak się ściąga obudowę. Obudowa jest ściągana na zaczaski, więc nie trzeba odkręcać śrubek. Mam nadzieję, że się uda otworzyć. No i zamontować dekoder. Liczę na to, że będzie miejsce, gdzie zamontować kondensator. Tu widzę, chyba jest możliwość. Ok. No to bierzemy się do pracy. Wpierw wyciągnę do końca cały model. Będzie ciężko go tak wyciągnąć. Nie jest to takie proste przy tak dużym opakowaniu. Tu od spodu ściągnę jeszcze tutaj. O. Ok. I teraz w jaki sposób łatwo ten model wyciągnąć? Tu od spodu, w tej wyprasce, tu z tyłu. Są takie dwa otwory. Tutaj należy przez te otwory po prostu palcem wypchnąć ten model. Tutaj i tutaj. Mam nadzieję, że się uda. No, jeden wyszedł. Teraz drugi. Drugi człon. O. O. Udało się wyciągnąć jeden z członów. Tak się prezentuje. Zaraz będę pokazywał. Wyciągniemy drugi człon. Ale strasznie ciężko siedzi. Nie możemy go wyciągnąć. Udało się. Tutaj wypadł ten plastik, który odseparowuje dwa człony od siebie w opakowaniu, także on tutaj jest niepotrzebny. No i mamy też jeszcze części do samodzielnego montażu, ale też tu na razie nam nie będą potrzebne. No i teraz mamy dwa człony. Może trochę opuszczę kamerę, żeby pokazać, jak to wygląda. I teraz jak te człony dwa ze sobą połączyć. Może zanim połączę, pokażę, jak one się prezentują. Wpierw pierwszy człon.
Może jak mówię pierwszy człon, no to weźmiemy pierwszy człon. To jest pierwszy człon, czyli z oznaczeniem A, ET41166A. To jest właśnie ten pierwszy człon. Tak się prezentuje. Tutaj mamy oznaczenie przewoźnika PKP. Tu mamy pewnie dyrekcję oraz lokomotywownię. Natomiast jest tak małe, że nie mogę tutaj doczytać, co tu jest napisane. Nie, mam nadzieję, że wy widzicie. Tak wygląda od czoła lokomotywa. Ona tu jest właśnie w malowaniu jeszcze zielonym. Zielonym, jasnym na górze i ciemnym na dole. To, co pokazywałem przy komputerze, no to ona już ma całe żółte czoło. Tak wygląda z jednej strony, z drugiej strony wygląda podobnie. Też mamy oznaczenie ET41166A i PKP. To jest pierwszy człon. Teraz drugi. Drugi człon ma oznaczenie ET41166B. Też jest PKP. Tak wygląda z czoła model. I z drugiej strony. Góra. Jeszcze góry nie pokazywałem. Jak wygląda góra? Standardowo jak przy modelach EP07 czy EU07. Nic innego tutaj nie ma. To jest dokładnie ten sam. Ta sama forma. Troszkę wygląda z tej strony. O. To jest to miejsce, gdzie te dwa modele, te dwa człony tutaj się ze sobą łączą. Przez odpowiednie takie złącze. Jeden człon i drugi ma podobne, przy czym tutaj pokażę, w czym jest różnica. Tak się różnią, że ten jeden z członów ma tutaj właśnie męską, a drugą żeńską końcówkę. No i należy te dwie końcówki ze sobą połączyć. Ja jeszcze tego nie będę robił, ponieważ planuję montaż dekodera, więc zrobię to na samym końcu, jak już zamontuję dekoder. No i teraz spróbuję dostać się do środka modelu. No i później zamontować w tym modelu dekoder, a później ze sobą połączyć dwa człony. Także zapraszam do dalszej części filmu. No, zabieram się w takim razie do otworzenia tutaj budy. Mam nadzieję, że w miarę prosto to pójdzie. Strasznie ciężko się tam dostać do tych modeli tego typu. O. No i niestety nie jest takie proste. O, już prawie. Jeszcze z tej strony. Obawiam się, że może nie poradzi sobie bez kart. Niestety będę musiał chyba wziąć jedną kartę. Jednak najwygodniej wtedy się to otwieram. No nie będę kombinował. Spróbuję wziąć karty. Może jak wezmę karty, to otworzy się to szybciej. O. Z jednej strony. Teraz z drugiej strony. O. No jeszcze brakuje dwóch kart, żeby to otworzyć. O! I poszło.
strasznie topornie, ale poszło. Mam nadzieję, że nie uszkodziłem niczego. Tak, cała opodowa, nic nie wypadło, także jest ok. Tak, cała buda jest. Budę sobie postawię tutaj w ten sposób, żeby nie uszkodzić. No i teraz środek. Jest miejsce na dekoder. Jest miejsce na kondensator. I tutaj miejsce na głośnik. Także spróbuję teraz to wszystko tutaj zamontować. Karty mogę na razie odłożyć. No i tutaj tak, tu mam opakowanie z dekoderem. Dekoder od razu ma tutaj przylutowany głośniczek. Jeszcze by się przydało dodatkowo przylutować tutaj zgodnie z instrukcją, która tutaj jest na dekoderze, przylutować sobie kondensator. W tym miejscu tutaj mamy kondensator. Chyba że sam model ma możliwość, żeby ten kondensator tutaj przylutować, ale nie widzę. Chociaż nie, jest tutaj miejsce. Z tego co widzę, to są tutaj dwa miejsca na to, żeby przylutować kondensator. Także chyba będzie wygodniej przylutować go chyba do tej, do płytki. Chociaż nie wiem, spróbujemy. Muszę wpierw tak przygotować jeszcze lutownicę, tak żeby można było ten kondensator przylutować. Czy go przylutuję tutaj na dekoderze, tutaj w tym miejscu, czy przylutuję go do płytki, która znajduje się w modelu, to i tak potrzebuję jeszcze wyciągnąć lutownicę. Także przygotuję wpierw lutownicę i spotykamy się w następnej scenie. Tak, już się przygotowałem. Mam lutownicę przygotowaną. Muszę tylko teraz tak wyciągnąć kondensator, który jest dostarczony do komplecie do tego dekodera. Kondensator jest bardzo malutki. Obawiam się, że może być za słaby, aby podtrzymać na dłużej prąd, jeżeli nie będzie zasilania na torach. Ale zdecydowałem, że kondensator zamontuję jednak bezpośrednio od razu na płytkę tutaj. Będzie wygodniej, dlatego że tutaj musiałbym jeszcze lutować nie dosyć, że do nóżek kondensatora w tym miejscu kabelki, to jeszcze musiałbym kabelek lutować do samego dekodera. Więc wygodniej mi tu jest chyba zamontować go bezpośrednio na płytce. Tylko wyciągnę sobie tutaj tą zaślepkę. O, i tutaj zamontuję go w ten sposób. Oczywiście trzeba pamiętać, że minus jest krótszy, plus jest dłuższy, więc zgodnie z tym, co jest tutaj opisane, musi to być w ten sposób. Czyli krótszy do minusa tutaj, a dłuższy do plusa. Oczywiście trzeba byłoby tu jeszcze jakoś wyprofilować ten kondensator, żeby te nóżki się odpowiednio tutaj trzymały. O, w ten sposób. Mam nadzieję, że widzicie. Może troszeczkę kamerę niżej jeszcze trochę opuszczę, żeby było widać lepiej. O. No i teraz tutaj odpowiednio trzeba wyprofilować te końcówki, tak żeby pasowały do tych tutaj miejsc, w których należy przylutować. No w tym miejscu chyba będę musiał na chwilę skończyć ujęcie, ponieważ muszę się jeszcze przygotować
i przynieś sobie do pomocy kombinerki, aby te nóżki odpowiednio tutaj wyprofilować. Niestety ręką mi się to chyba nie uda zrobić. Także widzimy się w następnej scenie. Tak, już jestem z powrotem. Tutaj odpowiednio już wyprofilowałem nóżki za pomocą właśnie tutaj kombinerek. Też dociąłem odpowiednio tak, żeby pasowały na szerokość. No i teraz możemy tutaj odpowiednio dopasować. O, to będzie tak, o, będzie to wyglądać. Należy tylko teraz to wszystko przelutować. Także otwieram sobie tutaj opakowanie z kalafonią. No, oczywiście nie jest to takie proste znowu otworzyć to opakowanie. Spróbujemy podważyć tutaj. O, udało się. Tutaj mam trochę kalafonii. No i teraz spróbujemy sobie wpierw nałożyć trochę kalafonii na końcówki tutaj nóżek kondensatora. W ten sposób najlepiej. No i mamy tutaj już nałożoną kalafonię. Mam nadzieję, że widzicie takie żółte. Oczywiście po to, żeby, pewnie ktoś spyta, po co, ci co nie wiedzą, to mówię, kalafonia po to, żeby lepiej właśnie cyna się trzymała. No i teraz nakładamy trochę cyny. Obydwu stron. No i teraz już powinno się ładnie złapać tego miejsca, gdzie mamy tutaj nasze miejsce na kondensator w naszym tej modelu. Mam nadzieję, że się uda. Jeszcze jedną rzecz zrobię. Tutaj nadwyżka tutaj cyny. Ja mam takie specjalne urządzenie, które tutaj umożliwia ściągnięcie tego. Ok. Ok. Trochę nabrudziłem, ale mam nadzieję, że to jest normalne przy takich pracach. Ważne teraz, żeby tutaj się nie pomylić i odpowiednio podłączyć, czyli minus tutaj po stronie lewej, a plus po stronie prawej. No i tutaj należy ładnie teraz złapać kondensator. Ciężko coś takiego za kamery robić, uwierzcie, że nie jest to proste. Sama czynność może tak, ale w tym przypadku, gdzie musimy jeszcze tutaj kamerować, no niestety jest uciążliwa. No i teraz spróbujmy tutaj to ładnie przylutować. No i chyba się udało. Tak to wygląda. Sprawdźmy, czy kondensator się dobrze trzyma, czy nie są
zimne luty, czy żeby czasem nam to nie odpadło. No i trzyma się ok. Czy kondensator jest poprawnie. No i teraz możemy założyć tutaj dekoder w gniazdo. Ok. I dodatkowo tutaj umieszczamy sobie w tym miejscu, gdzie powinien być głośniczek, taki okrągły, do Pico zaleca takie swoje okrągłe głośniczki, a my tu w tym miejscu zamontujemy tutaj nasz taki kawałek cukru, kostki cukru znaczy. Mam nadzieję, że się uda odkręcić. Ok, i tutaj zamontujemy go w ten sposób. Druciki pochowamy, żeby nie przeszkadzały. No i możemy teraz to przykręcić. Może tutaj puścimy to w ten sposób, żeby nie przeszkadzało. Ok. No i teraz spróbujemy to przekręcić. No i mamy zamontowany głośnik, chociaż nie jest to oryginalnie pasujący od tego modelu, no ale jest. I mamy kondensator przylutowany do płytki, która jest w modelu, a nie do bezpośrednio do dekodera. No i teraz zamykamy obudowę. Udało się. Odkładamy nasze rzeczy związane z lutowaniem. Na razie nie są potrzebne. Ok. Trochę podniosę kamerę do góry. No i teraz tutaj trochę brudu, który został. To posprzątam później. No i teraz w jaki sposób tutaj połączyć te dwa człony? Należy tutaj po prostu odpowiednio ustawić względem siebie dwa człony właśnie modelu i docisnąć mocniej. I one się powinny tutaj ładnie nam złapać. No i mamy gotowy model do tego, aby pojechał nam już po makiecie. Także teraz zapraszam na makietę, gdzie wykonam właśnie przejazd modelu ze składem towarowym. Model stoi już na makiecie. Sprawdzimy, czy działają dźwięki, czy poprawnie został zamontowany dekoder oraz kondensator. Włączmy sobie jedyneczkę. No jest, zobaczmy jakieś inne dźwięki. No i super, ok. Trójka, czwórka, szóstka, siódemka to są. O, dziewiątka. I sprzęgi. No i dobrze, wygląda, że ok jest. Także teraz zapraszam Was na krótkie manewry lokomotywy, która podjedzie pod wagony węglarki. Dzisiaj gościnnie trzy modele od Albert Model.
No i teraz dalsza część, gdzie już będzie wpierw manewr, a później przejazd składu po makiecie. Także zapraszam.
Tak, to był przejazd modelu lokomotywy elektrowozu, model od firmy Pico, numer katalogowy 96386, elektrowóz o numerze ET41, numer inwentarzowy 166. Elektrowóz jechał ze składem towarowym, z węglarkami trzema, modele gościnnie, modele od firmy Albert Model. Mam nadzieję, że prezentacja modelu oraz przejazd po mojej makiecie Wam się podobał. Bardzo ładny model, naprawdę super prezentuje się ten model elektrowozu z tymi dwoma członami. Naprawdę jak dla mnie robi duże wrażenie. Także cieszę się, że trafił do mojej kolekcji. Jest w wyjątkowym malowaniu, cały taki zielony. Także fajnie, taki, lubię takie kolory zielone właśnie PKP z tych starszych epok, tak właśnie epoka czwarta. Dzisiejszy film dobiegł już do końca. Jak zawsze zapraszam Was do oglądnięcia innych filmów na moim kanale. A dzisiaj z Wami się już żegnam. Cześć! I jeszcze scena bonusowa, na której chciałem Wam pokazać inny model właśnie elektrowozu o oznaczeniu ET41. Zdejmę ze statywu, pokażę bliżej. Jest to też model od firmy Pico. Numer inwentarzowy 152 elektrowozu. Przy czym jest to malowanie zielono, jasno zielono, ciemny zieloń, plus właśnie czoło lokomotywy jest w malowaniu właśnie żółtym. Też bardzo ładnie się prezentuje takie malowanie właśnie tego elektrowozu. Jest to chyba z pierwszych wersji tych modeli od firmy Pico. Także widać zdecydowanie różnicę tych modeli w wykonaniu. One chyba ten model jest chyba sprzed 10 lat. Ten właśnie, który aktualnie widzicie w kadrze. Widać tutaj troszeczkę inne są reflektory. Wydaje mi się, że chyba nawet ładniej się prezentują takie obwolutki szare tutaj w tym miejscu. Ten nowy elektrowóz ma takie srebrne, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ma takie srebrne tutaj z przodu. I powiem Wam, że mi na przykład osobiście podoba się bardziej taka obwolutka tych reflektorów. Także tak się prezentuje drugi, czy właściwie pierwszy z modeli, który trafił do mojej kolekcji, właśnie ET41, właśnie od firmy Pico. Tutaj jest przydział tego elektrowozu. O, zgubił się fokus. Mam nadzieję, że widzicie. Także tak się prezentują te dwa modele. No i tym kadrem kończę już dzisiejszy film. Jak zwykle zapraszając na inne filmy na moim kanale. Cześć!